We wnętrzach Zamku Królewskiego na Wawelu możemy podziwiać duży i różnorodny zespół złoconych obić ściennych. Te obicia wykonane są ze skóry specjalnie przygotowanej, następnie dekorowanej, malowanej i zdobionej drobnymi punktami, tak zwanymi puncami. W nazwie w wielu językach występuje określenie kojarzące się ze złotem. Stanowi to wyróżnik tych dzieł. Wiąże się z ich wielowarstwowością. Na skórę nakładane są płatki srebra, następnie powlekane żółtym lakierem, co daje efekt świetlistości i złotego blasku. Dzięki tej pracochłonnej technice powstaje dzieło artystyczne odznaczające się głębią barw i światłocieniem. W Zamku Wawelskim posiadamy największy zespół tego typu obić w Polsce i jeden z większych w Europie. W Polsce jako synonim złoconych skór stosuje się określenie kurdyban. Kurdybany, które widzimy tutaj na ścianie, stylistycznie należą do epoki baroku. Zostały wykonane w Wenecji na zlecenie Augusta II Mocnego, króla polskiego i zarazem elektora saskiego. Pierwotnie przeznaczone były do jego siedziby w zamku Moritzburg koło Drezna. Ze względu na królewskie pochodzenie, walor zabytku i piękno tych złoconych skór, kierownictwo odnowienia zamku przy poparciu komitetów doradczych zadecydowało o ich zakupie na Wawel. Zakupione zostały w latach 30. ubiegłego stulecia w ramach odnawiania i urządzania wnętrz zamku na Wawelu po okresie zaborów. Jednak okazało się, że ilość tych nabytych skór jest za mała do pokrycia dużych wawelskich komnat z utrzymaniem jednolitej kompozycji na ścianie. W związku z tym zlecono konserwatorowi dzieł sztuki, Wacławowi Szczymborskiemu, dorobienie kopii tak, by powtarzały wzór i kolorystykę zabytkowych złoconych tapet. W tym celu Wacław Szymborski zorganizował warsztat kurdybaniczy oparty na wzorach z minionych epok, w którym stosowano historyczne receptury i sposób wytwarzania złoconych skór. I był to ewenement na skalę światową. Od roku 1930 obijano stopniowo poszczególne sale kurtybanami zabytkowymi pochodzącymi z zamku Moritzburg i ich kopiami wytwarzanymi przez Szymborskiego. W rezultacie obecnie 8 wawelskich pomieszczeń zdobią te złocone skóry. W 1939 roku niestety wybuchła wojna i przerwała ten proces. Zaplanowano jeszcze w okresie przedwojennym układ kurtybanu na ścianie do sieni przed salą senatorską. Natomiast sama realizacja, obicie ścian nastąpiło już w okresie wojny. Sala senatorska miała mieć w planach przedwojennych wystrój renesansowy. Wykonano już strop kasetonowy, zdobiąc go dekoracją malarską. Nie przewidywano skórzanych tapet w tej sali, tylko miały tam być obicia tkaninowe z dużym kwiatowym wzorem. No, Niemcy, okupanci, zlecili Szymborskiemu wykonanie kurdybanów i do tej największej sali w zamku. Konserwator nawiązał do przedwojennej idei, wykorzystując piękny, rozbudowany, wyrafinowany w formie kwiatowy wzór. Jednak wydaje się, że ze względu na krótki okres czasu i dużą powierzchnię sali, wykonanie było dość pospieszne. Wystrój sali został ukończony w roku 1942. Przez dziesiątki lat kurtybany w sali senatorskiej były widoczne w niewielkim stopniu ze względu na przeznaczenie komnaty do eksponowania arrasów. Te cenne tkaniny wymagały umieszczenia na odpowiednich ścianach wystawienniczych i ograniczenia dostępu światła. Obecnie mamy okazję zobaczyć w pełni salę senatorską, wszystkie jej ściany ozdobione złoconymi tapetami i oświetloną światłem dziennym wpadającym przez okna. Po latach prowadzone są równocześnie prace konserwatorskie przywracające skórom ich pierwotny blask.